Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmiku. Dzisiaj zajmiemy się zadaniem z baz danych Matura 2.22. W chwili, kiedy nagrywam ten filmik, jesteśmy 2 dni po tej maturze. System kontroli dostępu. W plikach klasa, uczeń i ewidencja zapisano dane pochodzące z automatycznego systemu kontroli wejść i wyjść w pewnej szkole z 5 dni, od 4 do 8 kwietnia 2022. Uczniowie posiadają imienne identyfikatory, które umożliwiają rejestrację wejścia do szkoły i wyjścia ze szkoły. Pierwszy wiersz jest nagłówkowym, dane w każdym wierszu oddzielono silnikami. I teraz uwaga, jeśli uczeń jest obecny, to danego dnia wchodzi do szkoły jeden raz i jeden raz z niej wychodzi. Więc mamy plik klasa, gdzie mamy ID klasy i profil klasy. Mamy plik uczeń, gdzie mamy ID ucznia, imię, nazwisko i ID klasy. I mamy ewidencję, gdzie mamy ID ewidencji, ID ucznia, jego wejście, datę i godzinę jego wejścia do szkoły i datę i godzinę jego wyjścia ze szkoły. No i mamy zrobić kwerendę od 6.1 do 6.4. 6.1. Obliczy podaj, ile wszystkich wejść dziewcząt z klas o profilu biologiczno-chemicznym. Biologiczno-chemiczny z klasy, ja sobie to chyba od razu skopiuję, słuchajcie. Więc ile wszystkich wejść dziewcząt do szkoły zarejestrował system kontroli dostępu w analizowanym okresie 5 dni? Wszystkie imiona dziewcząt i tylko dziewcząt w tej szkole kończą się literą A. Przygotowałam już sobie wcześniej dane, zaimportowałam. Projektujemy nową kwerendę i teraz robimy to z klasa, ewidencja, uczeń. Wszystkie trzy tabele i, bo tak, profil klasy ze skopiowanego wcześniej biologiczno-chemicznego. Imię ucznia ma się kończyć na A, like gwiazdka A. I mamy policzyć sobie identyfikatory uczniów, bo w ewidencji są wszystkie wejścia, więc obojętnie z której komórki będziemy sobie to liczyć. Byle nie, z niepustej, nie ma tu pustych komórek w identyfikatorze ucznia, więc nie ma stresu. I teraz mamy policzyć wszystkie wejścia dziewcząt z biolchemów, więc musimy sobie teraz zrobić grupowanie i wykorzystać funkcję policz identyfikatory ucznia, takie, gdzie imię ucznia kończy się na A, bo tu nie chcemy grupować po każdym imieniu osobno. Profil klasy może tu zostać grupuj albo gdzie, wszystko jedno, tylko biolchem. Uruchamiamy i mamy wynik 165, kwerenda pierwsza przechodzi do historii. Kwerenda druga, utwórz zestawienie zawierające informacje o liczbie uczniów, którzy w poszczególnych dniach analizowanego okresu nie spóźnili się do szkoły. Jako godzinę rozpoczęcia zajęć przyjmujemy godzinę 8. Wejście ucznia po 8 traktujemy jako spóźnienie. Więc ja bym sobie przygotowała tutaj kwerendę pomocniczą dla każdego ucznia. Dla każdego ucznia bym wybrała najmniejszy czas jego wejścia do szkoły, czyli minimum z wejścia, najwcześniejszy w każdym dniu oczywiście, więc w ewidencji weźmiemy jeszcze sobie datę, nie mamy daty, więc bo to jest datogodzina, więc musimy sobie datę przygotować z tej datogodziny. Jest funkcja date, value, o. Bierzemy sobie datę z tej datogodziny i minimum to bardziej chodziło o to, żeby wziąć najwcześniejszą godzinę, a nie datogodzinę, więc tutaj time value i minimum z time value dla każdego dnia osobno. Czyli w tym momencie dostaliśmy na przykład Mariusz Koprowski, 4 kwietnia przed 7.36, 5 o 8.37 widać się spóźnił, 6 o 8.30 też się spóźnił, 7 się natomiast nie spóźnił, a 8 też się spóźnił. Więc to jest już coś, prawda? Jeszcze jakbyśmy to minimum poddali filtrowi, żeby wyświetliło tylko takie, które są mniejsze bądź równe godzinie 8. Godzinę podajemy z hashtagiem w kryterium, ze znakiem hasza. I teraz mamy wszystkich wejścia tylko te, które są niespóźnione. To jest ta pomocnicza kwerenda, zapiszemy sobie niespóźnieni. I z niej przygotujemy następną.
czyli liczbę uczniów, którzy w poszczególnych dniach się nie spóźnili. To przechodzimy do kwerend i z tych niespóźnionych dla poszczególnego dnia, czyli to prawdopodobnie było wyr 1, nie nadałam nazw, za co przepraszam tym kolumnom. I teraz liczba uczniów, którzy tego dnia się właśnie nie spóźnili, no to już wymaga tylko prostej operacji policzenia w grupie dla danego dnia. I tu mamy czwartego, tyle, piątego, szóstego, siódmego, gotowe. Kwerenda trzecia. Dla każdej osoby zliczamy łączny czas pobytu w szkole w analizowanym okresie 5 dni. Podaj identyfikatory oraz imiona, nazwiska trzech osób, które w ciągu monitorowanego okresu przebywały najdłużej na terenie szkoły. Tworzymy nową kwerendę widoku projektu i dla każdego ucznia weźmiemy pod uwagę identyfikator, imię i nazwisko ucznia i odejmujemy od wyjścia wejście i zrobimy z tego sumę, czyli łączny czas, jaki spędził w szkole. Ile by upłynęło od wyjścia do wejścia, w czym my te wyniki dostaniemy? No, w części ułamkowej doby, ale czy musimy się tym przejmować? Nie musimy się tym przejmować. To są... trochę się zdziwiłam, że wyszło półtorej doby, ale to przecież jest przez te kilka dni, za które mamy ewidencję. Więc teraz jeszcze wystarczy tylko posortować malejąco po tej sumie. Uruchamiamy. Widzimy, że no, są trzy osoby, które można tutaj wyłonić. I wracam do widoku projektu. Zwróć 3. Zapisz. I gotowe. A no, oczywiście może jeszcze dla formalności tej brzydkiej liczby dużo miejsc po przecinku. Nie będziemy oglądać. Chcieli tylko identyfikatory, imiona i nazwiska. Zapisz, zamknij. I kwerenda ostatnia. Podaj imiona i nazwiska wszystkich uczniów, którzy byli nieobecni 6 kwietnia. Więc co? Zrobimy to na zasadzie zmiany sprzężenia, czyli wyłonimy najpierw tych, którzy byli obecni 6 kwietnia, przy czym musimy pamiętać, że tu jest ta uwaga. Jeśli uczeń jest obecny, to danego dnia wchodzi do szkoły tylko jeden raz i jeden raz z niej wychodzi. I jak tych obecnych sobie wyłonimy, to wtedy wykonamy kwerendę, która wyświetli wszystkich uczniów, którzy nie są w tej tabeli obecnych. Przechodzimy więc do roboty, tworzymy projekt kwerendy z uczniów i z ewidencji. Robimy sobie identyfikatory uczniów, którzy są obecni 6 kwietnia, więc damy sobie z wejścia znowu date value. Tak, czyli samą datę. Podporządkujemy ją pod 6.06.04.2022, znowu z haszem. Czyli mamy teraz tylko tych, którzy weszli 6 kwietnia, ale mamy też tych, którzy wchodzili kilka razy, więc nie mamy ich traktować jako obecnych. Więc weźmiemy sobie, policzymy, ile kto wszedł tego 6 kwietnia. Gdzie ten policz i wyświetlimy, no na razie nie zrobimy sobie filtrów, tylko zobaczymy, co tu wyszło. No widać, że ludzie są tacy, którzy wchodzili dwukrotnie, więc chcemy tylko tych, którzy wchodzili jednokrotnie. I mamy tych osób 376. Zapiszemy. Obecni 6 kwietnia. To taka pomocnicza kwerenda. Obecni 6 kwietnia. I teraz nową kwerendę z wszystkich uczniów oraz z kwerendy obecni 6 kwietnia, połączoną za pomocą identyfikatora ucznia, ze zmianą sprzężenia. Weź pod uwagę wszystkich z tabeli uczeń. Wszystkich uczniów, tak? Wszystkich. I pokaż imiona i nazwiska takich uczniów, którzy tu nie występują, nie byli obecni, czyli tutaj mamy is null. I to są te 24 osoby. I ostatnia kwerenda przechodzi do historii. Dziękuję za uwagę, zachęcam do kolejnych filmików. Niebawem będzie zadanie 5 i zadanie 4. Pozdrawiam i do usłyszenia.